Magda Małek. Karolina Baran. Witamy Państwa w kolejnym odcinku programu Adoptuj Mnie. Jak co tydzień i dzisiaj zobaczą Państwo propozycje psów do adopcji. Powiedz mi, Karolinko, kogo dzisiaj zaprezentujesz? Dzisiaj pokażemy dwa psy i jedną słuczkę. W takim razie zapraszamy Państwa do prezentacji psów. Naszą pierwszą propozycją psiaka do adopcji dzisiaj jest Jerry. Jerry ma około pół roku. Jest energicznym, żywiołowym psiakiem, bardzo lubi pieszczoty, domaga się kontaktu z człowiekiem, nada się do osoby starszej, do osoby samotnej, do rodziny z dziećmi, do domu z ogrodem, do domu w bloku. Wszędzie się odnajdzie, byleby miał swojego człowieka. Zanim dojdzie do adopcji, trzeba pamiętać, że szczeniak to nie tylko przyjaciel. Trzeba też pamiętać, że szczeniak gryzie, broi w domu, załatwia się w domu. Trzeba go wszystkiego nauczyć. Higieny trzeba mu naprawdę dużo czasu poświęcać, wychować go i nie złościć się na szczeniaka, bo to naprawdę nic nie da. Nie zna zasad panujących w domu. Po prostu musimy go tego nauczyć. Kocha bardzo pieszczoty i spacery. Bardzo się przywiązuje do wolontariuszy. Na ostatnim spacerze nie chciał odejść od wolontariuszki i tak bardzo się do niej przywiązał podczas jednego spaceru. Drugą propozycją psiaka do adopcji na dzisiaj jest Snickers. Snickers również ma pół roku, tak około. Jest bardzo energiczny, więc jeżeli osoba, która ją adoptuje, musi zapewnić odpowiednią dawkę ruchu dla Snickersa. Snickers bardzo się przywiązuje, ponieważ na ostatnim spacerze nie chciał odejść od wolontariuszki, chodził przy jej nodze, a płakał, jak go się oddzielało od niej. Nada się do rodziny z dziećmi, do osoby samotnej. Snickers bardzo lubi pieszczoty. Kocha się przytulać. Chce być w centrum uwagi. Biorąc takiego psiaka do domu, również trzeba go nauczyć czystości i no po prostu popracować z nim trochę, a będzie psiak idealny. Snickers jest bardzo kochany. No po prostu domaga się tego kontaktu z człowiekiem, jak widać. Jest bardzo kochany. Polecam Snickersa do adopcji. Naszą ostatnią propozycją na dzisiaj jest Asza. Asza ma około roku. Jest ofiarą wakacji, ponieważ ktoś wyrzucił ją w kartonowym pudełku na obwodnicy. Sprawa została zgłoszona na policję i teraz szukają sprawcy. A Asza szuka nowego, odpowiedzialnego domu, który już będzie na zawsze. Asza jest naprawdę kochaną sunią. Jeszcze nie odnalazła się w schroniskowej rzeczywistości. Jest wystraszona. Chociaż jest lepiej niż na samym początku. Asza jest naprawdę kochana, nada się do domu z dziećmi, do osoby samotnej, do każdego mieszkania, do bloku, z ogródkiem, domu. Jest przyjazna, uległa. No, chce tego kontaktu z człowiekiem, musi na nowo zaufać.
polecamy Aszę do adopcji. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa na dziś. Dziękujemy, że jesteście Państwo z nami. Oczywiście zachęcamy do adopcji psów, no bo warto. Kontaktować się można za pomocą fanpage'a na Facebooku. Czyli wpisujemy schronisko w Nowodworze, tam wyskoczą wszystkie informacje. Zachęcamy, prosimy przyjeżdżać także na spacery cotygodniowe. Karolina jest wolontariuszką, która uwielbia te spacery. Karolinko, powiedz, dużo osób przychodzi, wyprowadza te psy, jak jest wakacje? To różnie, bo czasami też zależy od pogody, od godziny, bo teraz mamy spacerki zwykle od 8 do 11 i czasami różnie przychodzą, na przykład czasami więcej, czasami mniej. Mhm. Ale zawsze potrzebne są ręce do pracy, w tym wypadku do wyprowadzania psów. Zachęcamy, prawda? Młoda dziewczyna, ogromne serce, bardzo miło się patrzy na taką młodzież. Zachęcamy. Żegnamy się i widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia. Do widzenia.